Szanowni Państwo, ci wszyscy, którzy czekacie, już za chwileczkę, już za momencik otwieram nasz peron, tak aby się wszyscy wy mogli tutaj pojawić się i świętować razem z nami ten wyjątkowy czas. Pociąg historyczny już czeka, już za chwilę otworzy swoje wagony dla was wszystkich, ale nie tylko wagony, bo też na scenie, przed sceną i dookoła tego peronu będzie się działo. 5 historycznych wagonów, które za chwilę otworzymy dla was, ale oprócz tych wagonów będziecie mogli dzisiaj zobaczyć wyjątkowe przedstawienia, wyjątkowe rzeczy, które przygotowaliśmy dla was z okazji tego wyjątkowego święta. Generał Józef Hale pojawi się dzisiaj tutaj również około godziny 14.30, pojawią się władze samorządowe, tak abyśmy mogli przekazać te wyjątkowe dwie obrączki generałowi Hallerowi tu w Gdańsku. Jutro rano uda się pociągiem, tym wyjątkowym pociągiem do Płucka. Także o godzinie 12 otwieramy nasze wagony i otwieramy nasz peron specjalny dla państwa. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, jeszcze ostatnie próby i będziemy gotowi przyjąć was na naszym peronie. .2.1920 Puck. I tak to wyglądało. Drodzy Państwo, myśmy chcieli opowiedzieć wam jeszcze o osobie ogromnie dla nas ważnej. Dla mnie osobiście też ogromnie ważnej, ponieważ jest to życiorys typowego polskiego gdańszczanina. Ja sam jestem z tej ziemi, z dziada pradziada tak naprawdę. I wiem, że doktor Józef Wybicki, wielki patriota i gdańszczanin. On ma pecha, ponieważ nazywa się dokładnie tak samo jak jego dziad, który napisał Mazurka Dąbrowskiego, dlatego nie wszyscy go odróżniają. Polski lekarz pediatra, doktor Józef Wybicki, po fantastycznie spędzonym czasie w Berlinie, we Wrocławiu, gdzie studiował, wrócił do Gdańska i tutaj prowadził swoją działalność. Był społecznikiem, dbał o to, aby polskie dzieci były zaopiekowane medycznie, organizował obozy i kolonie, niczym profesor Janusz Korczak. Organizował wyjazdy do miejsc patriotycznych, do Krakowa, dla polskiej młodzieży. Józef Wybicki, wielki Polak z Gdańska, to on właśnie wymyślił, żeby wręczyć Hallerowi obrączki. I te obrączki, drodzy Państwo, były darem gdańszczan, były ufundowane przez nas, polskich gdańszczan, i wręczone Hallerowi, żeby na wzór weneckich dożów sprzed lat, bo to Wenecjanie, a właśnie dożowie weneccy wrzucali do morza co roku obrączki, żeby to morze zaślubić. My, gdańszczanie, jesteśmy Europejczykami, jesteśmy bardzo świadomi i tradycji, i historii, więc postanowiliśmy my, Polacy, powtórzyć ten sam gest, zaślubiając Morze Bałtyckie w Pucku.
od Józefa Wybickiego otrzymane obrączki, Haller jedną z nich założył na rękę i nosił do końca swojego życia. W 1960 roku ta obrączka trafia do muzeum, jest teraz w Wielkiej Brytanii. Natomiast my, gdańszczanie, jutro powtórzymy ten gest. Powtórzymy dokładnie całą historię. Przyjedzie przyszły prezydent Polski. Przyjedzie cały korpus dyplomatyczny. Przyjedzie generał Haller. Przyjedzie syn tej ziemi, ksiądz Wrycza, który powie kazanie nad Zatoką Pucką, nad miejscem, które najłatwiej nazwać stocznią, pochylonym miejscem, które schodzi do wody. I tam w Pucku Haller po wygłoszeniu krótkiej przemowy w imieniu Rzeczypospolitej poślubi Morze Bałtyckie. Bardzo proszę, drodzy Państwo, żebyście bawili się tutaj świetnie, ale pamiętali, patriotyzm nie tylko jest naszym obowiązkiem. Patriotyzm my w Gdańsku przyjmujemy jako naszą wielką radość. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy bardzo. Janusz Gawrysiak, reżyser. Szanowni Państwo, no jak widzieliście, oddać mikrofon Januszowi, to tak naprawdę ten czas wygląda tak, a nie inaczej. Miał mówić 5 minut, mówił 15. Szanowni Państwo, nie wiem, czy orkiestra mogłaby teraz na przykład coś zagrać. Miloszu, panie Miloszu, możemy coś zagrać teraz? Tak, proszę bardzo. Tak, zapraszamy serdecznie, chłopaki. Halo, halo. Oni za chwilę pojawią się tutaj na scenie i zagrają ponownie dla Państwa. Ja przypominam, zapraszamy do zwiedzania naszego historycznego pociągu. A tutaj tatuażyści, barberzy pana Hallera. Jeżeli któryś z panów będzie brodaty, będzie chciał sobie zrobić brodę, brudkę na Hallera, to serdecznie zapraszam, jest dzisiaj taka szansa. Wizażyści, czyli makijaże z lat 20. Portreciści, można sobie zrobić portret z lat 20. Również biesiada kaszubska. Będą dzisiaj i są tutaj razem z nami również kawaleryjski szwadron Kaszuby i rekonstruktorzy. Niestety na razie nie możemy wprowadzić tutaj koni, bo jest Państwa na tyle dużo, że niestety mogłoby to grozić niebezpieczeństwem, ale te konie dzisiaj na pewno się tutaj pojawią. A za chwilę właśnie tu orkiestra, która pokonała no, setki kilometrów, żeby przyjechać do nas i żeby zagrać dla Państwa. Są z Chronowa w Republice Czeskiej. Grają już ładnych parę lat, a zarządza nimi pan Miloš Meyer, który jest opiekunem tych właśnie młodych ludzi, którzy dzisiaj grają dla Państwa na naszej scenie, na peronie 5. Tak więc zapraszam serdecznie, korzystajcie, zapraszamy do naszego pociągu. Coraz ładniejsza pogoda, coraz więcej słońca. Przypominam, że dzisiaj o godzinie 14.15 będziemy witać tutaj generała Hallera. Władze samorządowe pojawią się, no i dzisiaj właśnie przekażemy te obrączki generałowi Hallerowi. Także zapraszam serdecznie do nas, zapraszam teraz na scenie orkiestra dla Państwa, a Wy korzystajcie z tego, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Was. Pomalutku, powolutku, pamiętajcie o bezpieczeństwie, szczególnie tych najmłodszych. Jeżeli chcecie wejść do wagonu, to stójcie bezpiecznie, pozwólcie innym wysiąść, sami powoli będziecie wchodzić. Zapraszamy tuż przy lokomotywie zdjęcia, jak sprzed 100 lat, które możecie robić, a my wkrótce będziemy o 13:00 prezentować również szkoły, które przygotowywały wyjątkowe prezentacje z okazji tego dzisiejszego święta i te szkoły będą prezentowały się. A teraz czas na orkiestrę.